na decyzjach rządzie PO-PSL. Wielu mówiło, że to zrobię, jak mówimy. To dlaczego pani premier nie powiedziała, że to ma chociażby sprawę? Słynna reforma pana Rukowicza nie wypaliła, tak? Ludzie pytają, dlaczego jest znalazł więcej pieniędzy niż jeszcze 7 lat temu na Narodowym Funduszu Zdrowia, a dlaczego tak de facto ta służba zdrowia jest niewydolna? A ten tydzież pakiet onkologiczny, który rzekomo miał być sukcesem, nie jest, trzeba będzie na nowo go poprawić. Wielu mówiło, że taki pakiet charakterologiczny, nawet emocjonalnie, nie będzie w stanie udźwignąć tego stanowiska. To zresztą spowodowało lawinę komentarzy mówiących o tym, że niektórzy zwracają uwagę na płeć, choć nie powinni. Pana zdaniem tak zupełnie osobowościowo, Rakopacz radzi sobie w stanowisku premiera?